26 stycznia 2016. Ścisłe centrum Świdnicy. Dworcowa 1. Po kilku mroźnych dniach odwilż. Temperatura mocno na plus i słońce. Nie cieszy to jednak mieszkańców budynku. Strach wejść. Już nie to, że odór zgnilizny i uryny, wszędzie brud, ale to, że na schodach jest niebezpiecznie. Wszystko mokre. Schody, poręcze, ściany. Ze stropów kapie na nas woda. I straszno, i groźnie. Niestety mamy w Świdnicy jeszcze i takie miejsca, choć trwa aktywna praca miasta, by ich ubywało. W 2015 roku w wyremontowanych pustostanach zamieszkało 55 rodzin. Na przestrzeni minionych miesięcy 5 rodzin z Dworcowej wyprowadziło się do innych lokali. Mieszkanie pana Zbigniewa w tym budynku to ostatnie zamieszkałe. Moje problemy są takie, że na razie nie mam pracy. Moja była żona odeszła, zaczęły się problemy. Zostałem sam, z dziećmi, nie wszystkimi. Wiadomo, że od razu Krakowa nie zbudowano, ale pan Zbigniew z rodziną na mieszkanie czekają już od 3 lat i jak twierdzi, słyszą jedną odpowiedź. Musimy czekać, musimy czekać, musimy czekać. Choć jesień była ciepła i sucha, to zima i fakt, że z góry i z dołu wyprowadzili się ludzie, zabrały im resztki cierpliwości. Jest tu zameldowanych kilkanaście osób. 14. Na około 40 metrach kwadratowych 3 pokoiki, kuchenka i wąska łazienka. Najwięcej przestrzeni ma pies, bo mieszka na przedpokoju. Część rodziny nie wytrzymała, uciekła z braku sił i strachu. Mieszkają u teściów lub wynajmują mieszkania różnie. A gdzie będą mieszkać? W tej klatce? To jest parodia. Ruina. Jedna ruina. I mielina, i sztajmiesi, i ciumparze. Pan Zbyszek robi w mieszkaniu co może, żeby było ładnie i na budynku, żeby było bezpieczniej. Ale to na nic. Tylko ja sprzątam. Rano jak się budzę, wszędzie butelki. Nasikane, tam kupa była. No to wszyscy mogą powiedzieć, nawet z tamtej klatki mogą powiedzieć, co tu się dzieje. Rano jedna chmura, napiją się. Ja za kim się obudzę, wychodzę, jeden jest Aigon. Może warto zamykać jednak te bramy? 3 razy drzwi były wywalone w nocy. Twierdzą, że wiatr to wywalił. Syn już 2 razy na swój kosz. Tak samo na klatce schodowej nie było światła. Wszystko na swój kosz. Ale nieruchomości rozkłada ręce, że wszystko na swój kosz. To ile ja mam ładować? Tym bardziej, że ja nie mam pracy. Instalacja, włączniki, kiedyś wychodzę rano po ciemku, cyk, dobrze, że to 24, tak? Jest na klatce. Kopło mnie, biorę latarkę, nie ma łącznika. Idę tam dalej, nie ma łącznika. Bo stare, ale wziąłem z komórki i powkręcałem. Przychodzą jeszcze dzieci do mnie, nie? Problem jest, że cieknie z sufitów, to znaczy musimy wszędzie miski rozkładać. Zimno jest strasznie, jak wcześniej mieszkali mieszkańcy, to jakoś to ocieplali i teraz jest nam po prostu ciężko, jeżeli sami tutaj mieszkamy. Ja już tyle drzewa przywiozłem, węgla. Ja wczoraj córce 2 worki takie duże dałem, zimno. Ogrzewany jest pokój, są 2 pokoje. W jednym pokoju stoi piec i otwieramy drzwi, żeby nagrzać te 2 pokoje. I tutaj jeszcze w trzecim pokoju jest pies, ale po prostu on jest tylko jeden ogrzewany, ten pokój. Tam nie ma możliwości, żeby otworzyć drzwi, bo całe ciepło by uciekało i nie byłoby to po prostu sensu, żeby tam palić. Także w łazience, w kuchni, w przedpokoju jest bardzo zimno. Zimno i mokro. Są straty w sprzęcie. Przebicia na instalacji umieszczonej na zwilgniałych ścianach zniszczyły pralkę, telewizor, boiler, ale była też niebezpieczna sytuacja. Poszedł do kąpieli, złapał za kran, pyk. Dobrze, że ja byłem. Wszystko powyrywałem. Tak było widać na ścianie. Ta cała skrzynka. Na pytanie, czy mają jakąś korespondencję z miastem opisującą problemy, pan Zbigniew odpowiada krótko. Nie składaliśmy pisma, bo nas znają. Jeśli zalegają z opłatami, to niewiele w stosunku do innych zadłużonych. Na bieżąco ściągają żonie i dzieciom i przelewają na konto.
No coś tam jest, ale nie na tyle, co niektórzy sąsiedzi po 90 tysięcy mieli. I dostali mieszkanie, a my dalej stoimy jak dupki w tym sypie. O marzenia nie trzeba pytać. Łatwo się domyślić, co rodzinę najbardziej by uszczęśliwiło. Proste, ale bezpieczne i wspólne dwa mieszkania, nie? Bo ja pójdę ze synem jednym i drugim, a żona pójdzie z dziećmi. Nie wiem, jak to się rozegra dokładnie, nie? No ja jako lokatorka tutaj, to ja mogę powiedzieć, że nowego mieszkania. I jeszcze jedna prośba. Prosiłbym panią prezydent, niech pomoże. Obok piękny świat, odrestaurowany dworzec, granitowy trotuar. Można to oglądać z wypadającego okna dworcowej 1/5. W następnym programie już jutro porozmawiamy z urzędnikami. Zapytamy, jakie szanse i kiedy mają na mieszkanie lokatorzy tego adresu, a także co z tym budynkiem, czy będzie remontowany, czy idzie do rozbiórki.